Wyobraźcie sobie, że macie 19 lat i nie pamiętacie w ogóle swojego rodzica. Znacie tylko i wyłącznie z doniesień medialnych, ze zdjęć w gazetach i z opowieści jednego z rodziców. I tak się właśnie stało w przypadku Klaudii Szurkowski. Tata zginął 11 września 2001 roku w zamachu na World Trade Center. Nie zna go, ale go kocha. Kocha go całym swoim sercem. Opowiada o nim często, opowiada o nim w miłych słowach, opowiada o nim bardzo chętnie. Często się wypowiada w różnego rodzaju mediach i to jest coś absolutnie pięknego. Klaudia Szurkowski jest córką Norberta Szurkowskiego, który to zginął 11 września 2001 roku w zamachu na World Trade Center. Jest jednym z ośmiorga Polek, Polaków, którzy zginęli tego dnia. No niestety nie miał tyle szczęścia, co na przykład pani Leokadia Głogowska, która to uciekała z 82 piętra i tak naprawdę szereg różnych zbiegów okoliczności sprawił, że się uratowała tego pięknego, słonecznego wtorku. Pomyślała sobie, że no nie weźmie sobie ulubionych szpilek, ale jednak weźmie na przykład sandały, czyli obuwie na płaskie podeszwie. A no dlatego, że na przykład pójdzie sobie na lunch, pójdzie na spacer i w ten sposób będzie jej dużo wygodniej. I w zasadzie to ją uratowało. Klaudia Szurkowski jest przedstawicielką generacji 9-11, czyli pokolenia, które straciło rodzica w zamachach z 11 września. Teraz obchodzimy 20. rocznicę zamachów i pomyślcie, że te osoby, które dziś mają 19-20 lat, nie poznały rodzica i w zupełnie inny sposób patrzą na zamachy z 11 września, zupełnie inaczej niż cały świat.